Słuchajcie, idziemy zwiedzać dom świętej Tereski. O matko! Może ktoś chciałby się przewrócić tak i poczuć. Ale się tu przewróciła? Nie, nie raz. Polska mowa! Halleluja! Tak! Nie, już. Dobra, chodźcie. Polina wstąpiła do Karmelu. Teresa zachorowała. Bardzo, bardzo jej po prostu... Będzie to wytłumaczone troszeczkę w tym, co usłyszycie. Po polsku mówię znowu. I właśnie tutaj Matka Boża ją uzdrowiła przez swój uśmiech. Właśnie ta figurka Matki Bożej uśmiechnęła się do nich. I posłuchamy, co... Obecnie znajdują się Państwo w pokoju, gdzie mała Terenia została uzdrowiona przez uśmiech Matki Bożej. 13 maja 1883 roku. W tym pokoju widzicie Państwo figurkę Matki Bożej, która zawsze towarzyszyła rodzinie Marka. Oryginał wystawiony jest w kaplicy Karmelu nad urną. Tam tutaj jest jej pokój. Po śmierci pani Martę Teresa obiera sobie Paulinę, swoją starszą siostrę, za drugą matkę. Kiedy ta wstępuje do zakonu karmelitanek, Teresa popada w chorobę. Nie może znieść tego drugiego rozstania. Opinia lekarza jest pesymistyczna. Choroba bardzo poważna.